Korona za krzewo przed ostatnią kolejką była wyżej w tabeli niż Kania. To chyba zmobilizowało piłkarzy Grzegorza Bosiaka, bo od początku meczu postawili na atak i agresywną grę. Co dało efekty już w 13 minucie. Po silnym strzale z dystansu Michała Smyktały bramkarz gości wypuszcza mokrą piłkę z rąk i jest 1-0. Cała pierwsza połowa to przewaga Kani, jednak po 45 minutach wynik się nie zmienia. Dwie minuty po przerwie sędzia przyznaje Kani rzut karny, który na gola zamienia Wojciech Goszczyński i jest 2-0. Kolejne 20 minut to duża przewaga Korony, jednak na drodze do zdobycia goli stawał bramkarz Kani lub rozregulowane celowniki gości. Kani odzyskała kontrolę nad meczem pod koniec spotkania i szczęśliwie dowiozła do końca korzystne 2-0. Juniorzy plasują się obecnie na trzecim miejscu w tabeli pierwszej ligi wojewódzkiej juniora A2.